Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku na kanale z serii Moje potrzebne rzeczy do motoru gadżety. Witam Was jeszcze raz serdecznie, no i w zasadzie już w ostatnim odcinku tej serii, bo nasza, nasza seria zaczęła dobiegać końca. No i w dzisiejszym odcinku Wam pokażę efekt końcowy, czyli kamerka połączona już z kaskiem. Wczoraj sobie zamontowałem tą kamerkę na kasku, no i tak ona się właśnie prezentuje. Na samym początku tego filmu chciałbym Wam y, powiedzieć, jak to zrobiłem, więc tak. Jak widzicie, w tym miejscu, co Wam pokazuję tutaj, to jest taka samoprzylepa. To jest y, po prostu plastik, na którym się znajduje klej y, z dwóch stron, bo jeden, jedna strona trzyma właśnie to, a druga strona będzie trzymała kask. I ogólnie zrobiłem to w taki sposób, że również sobie wywierciłem tutaj dziurę w kasku, no i wsadziłem sobie tutaj śrubę. Ja Wam tego nie będę pokazywał, bo to nie jest akurat teraz ważne, ale w każdym bądź razie mam dwa zabezpieczenia na tej kamerce, czyli wniosek jest taki, że na pewno nie ma żadnych szans, żeby ta kamerka mi na przykład podczas jazdy odpadła, prawda? No i ogólnie co, tak się ona prezentuje. Z przodu, tak, już Wam pokazuję bok. No i tył, ja sobie ją tutaj również uruchomiłem. Bo sobie w międzyczasie testuję, jak to będzie wyglądało, jak to będzie nagrywało się w ogóle. No i powiem wam, że efekty są naprawdę zajebiste. No, ale tak swoją drogą już mam tutaj mało baterii, będę musiał sobie ją podładować niebawem. No ale to tylko taki szczegół. Więc tak to się prezentuje. Kamerka moja na kasku. E, chcę wam dodać, że jeszcze chwilę i będę sobie również nagrywał już filmy podczas jazdy, jak będę sobie pomykał swoim e, Peugeotem e, Speedfight 4 Mad Grey Edition limitowana na 2020 po mieście. No i co? Dawajcie koniecznie y, pod tym filmem komentarze. Zapraszam Was również do zasubskrybowania tego kanału i do zalajkowania, prawda? Y, co jeszcze mógłbym wam powiedzieć takich ciekawych rzeczy? Aktualnie w sumie na moim kanale trwa teraz nowa seria, która się zaczęła kilka dni temu, odnośnie mojego Peugeota Speedfight 4 mat grey, pokazuję Wam tam różne gadżety takie jakie ma na przykład typu bagażniki, jak wygląda uchwyt na telefon itd. itd. nie chcę mi się tego wymieniać bo jest naprawdę tego dużo, ale w każdym razie zapraszam Was w Teraz na takie filmy, bo tylko takie będą na moim kanale. Bo po prostu zależy mi również, żeby tą chwilę uwieczniać jak najdłużej, bo to jest naprawdę niesamowita pamiątka, zwłaszcza, że za ten motor dałem naprawdę kupę kasy. Więc dziękuję wam bardzo, jeszcze raz, że byliście ze mną na tej serii. Nasza seria właśnie w tym momencie dobiegła końca. No i do usłyszenia w następnych filmach na YouTubie. Trzymajcie się cieplutko, pa!